Witajcie kochani, kolejna Energy Boost środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Emocje. Ile by nie mówić o emocjach, to temat rzeka. Zawsze aktualny, zawsze potrzebny, bowiem stykamy się z nimi na co dzień i one zawsze w nas są. Czym są? Emocje to mechanizm, który powstał na drodze ewolucji, najczęściej jako odpowiedź na problemy wymagające właśnie odpowiedzi. Wikipedia podaje, że emocje z łacińskiego emovere to stan znacznego poruszenia umysłu. Emocje charakteryzują się tym, że pojawiają się nagle i zawsze łączą się z pobudzeniem somatycznym. Mogą osiągnąć dużą intensywność, ale na szczęście są przejściowe. O ile rzadko mówi się o emocjach pozytywnych, bo to niby takie przecież naturalne, to na temat tych negatywnych lub jak kto woli złych napisano już wiele ksiąg. Przyjrzałam się bliżej ostatnio tym wszystkim emocjom. Na jednym z moich szkoleń pokazuję, że jest ich około 120, ale na co dzień używamy zaledwie 15 z nich. Czy na pewno? Amerykański profesor psychologii Paul Ekman podaje, że niezależnie od kultury, narodowości, nasze przeżycia, tworzy tak naprawdę 5 podstawowych życiowych emocji, takich jak radość, smutek, gniew, lęk, wstręt. A ich rodzaje powstają w zależności od intensywności uczuć. Każdą emocję można bowiem pogłębić, czyli właśnie zidentyfikować, lub pomniejszyć jej znaczenie. Doktor psychologii Karol Izard rozszerza ich liczbę do 10, dodając wstyd, poczucie winy, zainteresowanie, zaskoczenie i pogardę, i dodaje, że tym ostatnim towarzyszą specyficzne reakcje neuronowe. Weźmy na przykład takie szczęście. Przy niskiej wibracji można być na przykład pogodnym, spokojnym, łagodnym czy odprężonym. Gdy intensywność emocji jest średnia, możemy odczuwać miłość, radość, spełnienie. Gdy odczuwamy szczęście na najwyższym poziomie, możemy doświadczać zachwytu, euforii czy nawet namiętności. Tak, tak, namiętność to też rodzaj szczęścia. Te wszystkie słowa wyrażają różne odcienie tej emocji w zależności od jej siły. Nie to mnie jednak zaciekawiło, ba, zaniepokoiło, a nawet mną wstrząsnęło. Otóż, gdy tak się przyglądałam tym naszym emocjom, zauważyłam, że te 24 emocje o różnym poziomie natężenia dotyczące tylko szczęścia są jedynymi pozytywnymi, jakich w ogóle doświadczamy. Pozostałe smutek, gniew, lęk, zranienie w liczbie ponad 100 odpowiadają za nasze złe lub negatywne emocje. I wtedy przyszło olśnienie. Już wiem, dlaczego tak mało ludzi doświadcza dobrych emocji, a tak mocno zalani jesteśmy tymi, którzy narzekają i są niezadowoleni z życia. A gdyby tak skoncentrować się na działaniach, czy nie spowodowałoby to dobrych emocji? Weźmy taką na przykład aktywność fizyczną. Co może dawać? Zdrowie, siłę, witalność. Zmuszać do zdobywania pewnych osiągnięć, chociażby do zrobienia 5 pompek. Na początku może być formą zabawy, nauki, rozwoju, a z czasem przeobrazić się nawet w pasję. To z kolei może powodować, że zaczniemy wywierać wpływ na życie innych ludzi, dzielić się swoim doświadczeniem i pomagać im, jednocześnie ciągle inwestując w rozwój swojej aktywności. Zaczynamy czuć się potrzebni, ale też mając w pamięci nasze doświadczenia, stajemy się bardziej tolerancyjni, a na dodatek wzrasta nasze zrozumienie dla cudzych ograniczeń, więc wybaczamy i rozumiemy. Na pewno sama aktywność powoduje radość, szczęście, daje poczucie wolności, swobody i kreatywności. I najważniejsze, stajemy się po prostu lepsi. Wow, to działa! Każda z tych cech daje pozytywną emocję. Dzięki aktywności fizycznej jesteśmy bowiem usatysfakcjonowani, zadowoleni, spełnieni i pełni energii. Mam wymieniać dalej? Spójrz na tabelkę. To wszystko są pozytywne, czyli dobre emocje z kategorii szczęścia. Pomyśl teraz o jakimkolwiek innym działaniu, oczywiście pozytywnym. Jeśli to zrobisz, okazuje się, że ono również powoduje w nas dobre emocje. Niestety nie działa to w przypadku braku działania, albo inaczej, działa,
ale powoduje przeciwne emocje, czyli te z kategorii negatywnych. Kolejny przykład. Starsza pani poprosiła cię o pomoc przy przeprowadzeniu przez ulicę. Nie chcesz jednak tego robić, więc odmawiasz jej. Odchodzisz, ale kątem oka spostrzegasz, że pomaga jej inna osoba. Twoje myśli zaczynają cię dręczyć, odzywa się twoje sumienie i zaczyna się. Myślisz sobie, dlaczego ją odrzuciłem? Wstyd mi, jestem taki bezduszny i pyszałkowaty. Maszyna złych myśli rozkręca się, w wyniku czego czujesz do siebie wstręt, złość, wkurzenie, a na końcu rozgoryczenie. Jesteś po prostu sfrustrowany. Twoje zachowanie, a właściwie jego brak, spowodowało twoje negatywne emocje. Wniosek jest jeden. Jeśli działamy, robimy coś dla siebie lub innych, wchodzimy na wyższy poziom emocjonalny i odczuwamy tylko dobre emocje. One powodują nasze dobre samopoczucie, a to powoduje jeszcze więcej pozytywnych emocji i odczuć. Na koniec pytanie. Czy wszystkie nasze dobre działania powodują pozytywne emocje i odwrotnie? Czy może być jednak odwrotnie? Jeśli przyjdzie ci do głowy jakiś przykład, który obali moją teorię, napisz go proszę w komentarzu. Chętnie o tym podyskutuję. Dziękuję serdecznie za dzisiaj i zapraszam na kolejną Energy Boost środę.